Cześć Aniu, bardzo miło Cię widzieć. Cześć Małgosiu. Muszę przyznać, że wyglądasz świetnie. Dziękuję, właśnie się rozbieram z tych wszystkich zabezpieczeń, ponieważ teraz jestem bez pacjenta, więc mogę spokojnie zdjąć maseczkę, przyłbicę, a w fartuchu, jeśli pozwolisz, zostanę. Pewnie, że tak. Powiedz mi, czy wygodnie jest pracować w takim stroju? Na początku nie było mi wygodnie, ponieważ ten fartuch też jest dość ciepły, przyłbica oczywiście i maseczka daje troszkę problemów z oddychaniem, natomiast już po tygodniu przyzwyczaiłam się i jest w porządku. No właśnie, jak jesteśmy przy maseczkach, to i jedna i druga strona zobowiązana jest do zasłaniania nosa i ust. Specjaliści, lekarze w gabinetach medycyny estetycznej, ale też na zewnątrz i pacjenci, kontaktując się z innymi, wychodząc na zewnątrz, również muszą nosić maseczkę. Wobec tego pewne rzeczy w medycynie estetycznej troszeczkę, wydaje się, zmieniły się i pacjenci nacisk kładą na te partie twarzy, które są najbardziej widoczne, czyli okolice oczu. Dobrze rozumiem? Oczywiście, Małgosiu, bardzo dobrze mówisz. Teraz okolica oka wymaga większej pielęgnacji, bo ta okolica jest właśnie bardzo widoczna tak na co dzień. Czyli co? Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, okolice oczu, to kurze łapki, a jak kurze łapki, to botoks. Tak, czyli czy botoks, czy w ogóle preparaty toksyny botulinowej. Tutaj działamy na mięsień okrężny oka, osłabiając jego działanie w określonych partiach po to, żeby nam się nie marszczył w okolicy najczęściej właśnie zewnętrznej oka, a także tej dolnej części w okolicy dolnej powieki. I wtedy osłabiamy punktowo i miejscowo ten mięsień tworzący nam właśnie kurze łapki. To daje bardzo fajny efekt, pełny po 2 tygodniach. Jest to bardzo popularny zabieg. Myślę, że do toksyny botulinowej nie trzeba już nikogo przekonywać. Jest to preparat bardzo dobrze przebadany i powszechnie używany. Ale toksyna botulinowa spowoduje nam tylko, w cudzysłowie, zamrożenie tej mimiki. Czyli nie będziemy powtarzać tego ruchu, który odkształca nam linię na skórze, te kurze łapki, zmarszczki. Ale czy on pozwoli wypchnąć tą skórę, kiedy kurze łapki są już na tyle odkształcone, że pomimo mimiki, bez mimiki w zasadzie i tak widać te linie na twarzy? No oczywiście nie. Tutaj musimy pracować preparatami ujędrniającymi skórę przede wszystkim. Trzeba bardzo uważać z wypychaniem tych zmarszczek na zewnątrz, w okolicy oka, ponieważ skóra tutaj jest bardzo cienka i może być to po prostu widoczne. Dlatego ja zdecydowanie, jeśli chodzi o pracę okolicy oka, tutaj preferuję zabiegi ujędrniające, czyli regenerujące i odbudowujące kolagen. A wróćmy jeszcze na moment do samego początku, kiedy pacjent pojawia się w gabinecie. Powiedz mi, od czego zacząć to dbanie o okolice oka? Czy zaczynamy od toksyny botulinowej, czy innymi zabiegami przygotowujemy najpierw skórę do dalszych zabiegów? Jak w każdym gabinecie lekarskim, zaczynamy najpierw od badania i diagnozy. Dlatego oczywiście też od wywiadu, w jaki sposób pacjent dba o skórę, okolice oka. I to bym chciała poruszyć w dalszej części. Natomiast tutaj musimy też zbadać tą okolicę i zobaczyć, czy problem jest w nadmiernym napięciu mięśnia okrężnego oka, czy w nadmiernym po prostu jego pracy, czy należy go poluzować, czy też problem jest w większej wiotkości skóry, a może tutaj jest są skłonności do obrzęków, bo przy skłonnościach na przykład do obrzęków w ogóle nie stosujemy toksyny botulinowej, albo stosujemy ją w bardzo małych ilościach i troszkę używamy bardziej powierzchownych technik podania. No właśnie, bo kiedyś mówiło się o tym, że podanie pod oko, już nie wchodząc w szczegóły techniczne, toksyny botulinowej może w niektórych przypadkach u niektórych pacjentów spowodować obrzęki, podpuchnięcia pod oczami, to prawda? Może tak, to jest prawda. Jest to spowodowane po prostu mniejszym napięciem mięśnia okrężnego i też fizycznym ściągnięciem skóry w tym kierunku, a także mniejszym
mówiąc kolokwialnie, odpompowywaniem limfy właśnie przez pracę tego mięśnia okrężnego oka. Dlatego tutaj naprawdę istotna jest najpierw diagnoza i to, co chcemy u danego pacjenta uzyskać. A kiedy już mamy te obrzęki, stało się z toksyną botulinową, nie jest tak łatwo, później trzeba odczekać, żeby ten efekt minął, ale czy jest coś w międzyczasie, co może nas uratować od obrzęków, od tego porannego wyglądu, takiego dość nieciekawego, zmęczonego? Wtedy tylko masaże i zimne okłady. A rzeczywiście trzeba trochę odczekać, to jest bardzo indywidualne i tutaj czas jest naszym sprzymierzeńcem. A jakie zabiegi na okolice oka polecasz? Czy są jakieś zabiegi uniwersalne, które tak naprawdę niezależnie od wieku, niezależnie też od stanu nawet skóry, pójdźmy w tą stronę, możemy wykonać, żeby polepszyć ten nasz wygląd? Jeśli chodzi o zabiegi medyczne, to tutaj pierwszym takim naszym sprzymierzeńcem jest mezoterapia okolicy oka. Jeśli chodzi o mezoterapię, to jest bardzo szeroki termin, który obejmuje umieszczanie śródskórnie preparatu. I teraz cały clue tkwi w tym, jakiego preparatu będziemy używać. Czy będzie to preparat rozjaśniający, czyli poprawiający krążenie, czy będzie to preparat napinający, najczęściej z kwasem hialuronowym, niesieciowany w tym przypadku, czy będzie to też koktajl z aminokwasami, który też powoduje, ułatwia odbudowę kolagenu, czy też będzie to na przykład głębokie podanie kwasu hialuronowego, jeżeli mamy ubytek, takie zagłębienie w okolicy dolnej powieki. I tutaj szczególnie należy uważać, żeby tą okolicę ujędrniać, lekko unosić, ale nie powodować nadmiernego wypchnięcia, dlatego że wtedy ten efekt nie jest ładny. Tutaj też bardzo ładnie sprawdza się osocze bogatopłytkowe, a dla poprawienia krążenia sprawdza się również karboksyterapia. A co z pacjentami, u których ta skóra jest bardzo cienka, wiotka? Obserwujemy taką skórę w zasadzie u pacjentów po terapiach onkologicznych, chociaż nie tylko. Co w takim przypadku możemy robić? Łączymy zabiegi mezoterapii z różnymi zabiegami przy pomocy specjalistycznych sprzętów. Także tutaj zabiegi laserowe. Oczywiście jeśli chodzi o zabiegi laserowe, to w czasie, kiedy jest już słońce, czyli w okresie letnim, unikamy tych zabiegów, ale nie wszystkich. Są takie zabiegi, są takie lasery nieablacyjne, jak na przykład laser Clear Lift, którego możemy dalej używać w okresie letnim. Ja też bardzo chętnie stosuję zabieg RF-u w okolicy, czyli radiofrekwencji w okolicy oka, ponieważ radiofrekwencja podgrzewa nam kolagen i z takich wiotkich jego włókienek skraca i prostuje. Natomiast nie jestem fanką takiego przezskórnego podawania fali radiowej, tylko właśnie tak zwany mikro RF. Tutaj prezentuję końcóweczkę. Mam nadzieję, że widzicie. Tu wysuwają się takie igiełki z tego kartridża i na końcu te igiełki wpływamy do skóry, a na końcu igiełek jest podawana wysoka energia właśnie radiofrekwencyjna. I wtedy ten zabieg bardzo ładnie nam napina wiotką okolicę. Dzisiaj mówimy o okolicy oka, ale sprawdza się ona również na szyi i w innych właśnie miejscach. Takie zabiegi sprzętowe, czy to jest mikro RF, czy to są zabiegi laserowe, bardzo chętnie przeplatam z innymi zabiegami regeneracyjnymi, tak jak już wspominałam, czy to z osoczem bogatopłytkowym, czy z zabiegami, które ściągają bardziej wodę w skórze, czyli do skóry i przytrzymują ją w tym miejscu, czyli z użyciem kwasu hialuronowego lub aminokwasów, witamin, koenzymów, w zależności od tego, jaki problem występuje u pacjenta. Aniu, patrzę tak na te igiełki w RF-ie i zastanawiam się, czy mimo wszystko ten zabieg jest bolesny, czy jednak nie.
Zabieg jak z wszystkimi igiełkami jest dyskomfortowy, dlatego też do każdego zabiegu po prostu znieczulamy. A powiedz mi, jak wiele osób tak naprawdę ma dość wrażliwą okolicę oka i nie trudno tutaj po nawet bardzo delikatnym zabiegu o drobne krwiaczki, siniaczki, podpuchnięcia. Czy można jakoś tego uniknąć? Można przyjmować preparaty, które uszczelniają naczynia przed zabiegiem. Natomiast rzeczywiście trzeba się liczyć z tymi, z możliwością wystąpienia siniaczków. Ewentualnie po zabiegu stosujemy schładzanie albo również możemy stosować preparaty z heparyną, które przyspieszą wchłanianie się zasinień. A jeżeli pacjentka zdecyduje się na pakiet zabiegowy na okolice oka, tutaj mam na myśli mikroRF, mezoterapię i toksynę botulinową. W jakich odstępach czasu będą wykonywane zabiegi i jak długo będą trwały? Mam tutaj na myśli cały cykl zabiegowy. Oczywiście każdy cykl zabiegowy jest dopasowany do pacjenta. Mogę powiedzieć o takich ogólnych zasadach. Wiadomo, że toksyna botulinowa nie lubi ciepła, nie należy podgrzewać okolicy w okresie właśnie około 2 tygodni. Dlatego nie robimy odstęp pomiędzy toksyną botulinową, a na przykład mikroRF-em powinien wynosić 2 tygodnie. I jeśli chodzi o w drugą stronę, to już ten okres może być znacznie krótszy. Podobnie jest z zabiegami laserowymi. Mniej ogranicza nas mezoterapia, też w zależności od produktu, jaki do tej mezoterapii używamy. Na przykład, jeżeli robimy laser ablacyjny czy nieablacyjny, to możemy połączyć go z osoczem bogatopłytkowym. Takie połączenie jest bardzo popularne. Natomiast jeżeli robię radiofrekwencję mikroigłową, to zazwyczaj nie łączę tego z innymi zabiegami. Mamy, Aniu, jeszcze takie pytanie, bo mamy ogólnie dostępne rolery czy urządzenia, które możemy kupić do domu, do użytku samodzielnego. Czy używanie takich urządzeń, które tworzą mikronakłucia na okolice oka samodzielnie w domu jest bezpieczne? Jeżeli używamy bardzo niewielkich głębokości igieł, to jest to i oczywiście przy zachowaniu pewnych zasad, czyli nigdy nie robimy tego bardzo blisko oka, nie robimy tego w rzucie gałki ocznej, odciągamy skórę i zachowujemy odstęp, uważam, nie przekraczamy granicy oczodołu, to jest bardzo ważne. Tutaj wyczuwamy taką kość, to jest granica oczodołu i tej granicy w warunkach domowych nie przekraczamy. Dochodzimy do tej granicy, tak 0,5 centymetra od niej i tej okolicy nie przekraczamy. Jeżeli przestrzegamy tych zasad, to jest to bezpieczne i w takich warunkach możemy jak najbardziej zabiegi wykonywać. Tylko pamiętajcie, nie przekraczajcie granicy kostnej oczodołu. Wyczujcie, zróbcie sobie 0,5 centymetra odstępu i tu możecie działać. A jakie są zabiegi gabinetowe na górną powiekę? Czy są takie? Tak, oczywiście, nawet ten zabieg, który mówiłam, jeśli chodzi o mikrofrekwencję, też możemy odciągnąć skórę, zrobić to właśnie tutaj na granicy kostnej oczodołu. To już jest pokryta duża część powieki ruchomej i możemy wykonać każdą mezoterapię też w odpowiedniej odległości od gałki ocznej. I jak najbardziej takie zabiegi wykonujemy. Aniu, na zakończenie zapytam Cię o to, o co najczęściej pytają pacjentki. Toksyna botulinowa na kurze łapki, na okolice oka. Jak często należy powtarzać zabiegi? Nie można wykonywać częściej niż raz na 3 miesiące. Natomiast okres działania toksyny botulinowej to jest 4 miesiące plus minus i jest on bardzo indywidualny od pacjenta, czyli nie krótszy odstęp niż 3 miesiące. Ja polecam od 4 w górę. Aniu, dziękuję Ci za rozmowę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Wirtualnego Studia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.